Co ty to kupiłeś? Waffles. Chipsy? Chipsy, tak. One pound? Tak. One pound ile? One pound 25. Okej. Okay. Can I talk about you on YouTube? Tak. Okej. Okay. Słyszeliście, Kacper daje pozwolenie. Mogę o nim mówić na YouTubie. Już zaraz przechodzimy, zaraz będzie lepsza jakość dźwięku, lepsza jakość obrazu. Także zapraszam na kontynuowanie, oglądanie filmu. Okej, okay. Gotowy? Tak. No to see you later. Pa, tato. Have a lovely day, pa. Pa. Zastanawiam się, skąd tyle ośnieżonych samochodów widzę w Edynburgu. Skoro w Edynburgu śnieg nie padał. No ale pewnie gdzieś na obrzeżach miasta padało, stąd pewnie. No ale nie o śniegu, dzisiaj będziemy gadać nie o pogodzie, tylko o autyzmie, także już powracam do tematu. Jeszcze chciałem powiedzieć, że jak widzieliście w pierwszej scenie, Kacper zgadza się na to, żeby o nim opowiadać, żeby go filmować. Mówię to dlatego, bo były takie osoby, które miały problemy z tym i mówiły, że może Kacper nie chce, nie zgadza się. Kacper chce być bohaterem vlogów, dlatego wracamy do tematu autyzmu na tym kanale. I nie tylko. Witam Was serdecznie jeszcze raz. Dzisiaj będziemy mówić o autyzmie, tak jak już zaznaczyłem na początku filmu. Moi drodzy, ja Was pozdrawiam na początku z tych pięknych, te piękne okoliczności przyrody Was tutaj pozdrawiają. Zobaczcie, tam mamy jeziorko, tutaj mamy tak zwaną Górę Artura, to jest wygasły przed 300 milionami lat wulkan, z którego panorama na cały Edynburg jest po prostu genialna. Także zachęcam do podróżowania po Szkocji też. Natomiast dzisiaj będziemy mówić o autyzmie. Ja na moim kanale już nagrałem kilka takich filmów związanych z autyzmem. I te filmy się dobrze klikały, te filmy chętnie oglądaliście. Ja byłem zaszczycony przez Państwa wiadomościami prywatnymi na temat autyzmu, na temat mojego syna, bo właśnie tutaj o moim synu opowiadam, Kacprze. Jakie terapie stosowaliśmy. Pozwólcie, że ja wsiądę do samochodu, bo jest troszkę zimno. Mamy co prawda 0 stopni, ale w Szkocji to odczucie jest jakby było minus 5 ze względu na ogromną wilgotność powietrza. Także minus 10 stopni, minus 5, minus 10 stopni w Polsce jest przyjemniej odczuwane niż tu 0 stopni. Tak na marginesie. Także dziękuję Wam za te filmy, że klikaliście, że pisaliście do mnie prywatne wiadomości. Ja nie na wszystkie odpowiedziałem. Bardzo przepraszam, ale na pół roku zniknęliśmy z YouTube'a z pewnego powodu i w zasadzie z życia publicznego. Natomiast teraz będę odpowiadał, tylko od razu bym prosił, żeby osoby zainteresowane tą tematyką, jaka się dzieje na tym kanale, klikały subskrypcję. Was to nic nie kosztuje, a mi pozwoli to do wszystkich zainteresowanych dotrzeć, bo później jest taka sytuacja, że nieraz coś mówię, że nagram następny film i później dostaję na przykład prywatną wiadomość albo wiadomość w komentarzy, że obiecałeś, że nagrasz kolejny film, a nie nagrałeś, a ten film nagrałem i ten film jest, tylko po prostu YouTube Wam go nie pokazuje, bo nie zasubskrybowaliście albo zasubskrybowaliście, ale nie kliknęliście w dzwoneczek. To jest właśnie bardzo istotne, żeby w ten dzwoneczek klikać. Wtedy dopiero YouTube Was powiadamia o nowych filmach. I mi będzie w ten sposób łatwiej odpowiadać, bo jak ja dostaję kilka, czasem kilkanaście prywatnych wiadomości, no to ja nie jestem w stanie każdemu, no niestety, odpowiadać, a w filmie odpowiem po prostu jakby tak zbiorowo dla wszystkich. Oczywiście prywatne wiadomości są mile widziane i też postaram się na nie odpowiadać. I moi drodzy, na tym kanale mówimy o takiej codzienności życia na emigracji, mówimy o podróżach, bo my podróżujemy z autystycznym chłopakiem, nie zawsze łatwo było, ale teraz już dużo lepiej. No i oczywiście o autyzmie, no bo autyzm jest częścią naszego życia na emigracji, więc opowiadamy o autyzmie. Ja w zasadzie chciałem zamknąć ten temat, ponieważ myślałem, że wyczerpałem temat i już nie będę mówić o autyzmie, no ale jednak autyzm jest częścią naszego codziennego życia. Jak tu o tym nie mówić, skoro towarzyszy nam na co dzień? I moi drodzy, krótko chciałem przedstawić tylko mojego syna. My przyjechaliśmy do Szkocji w 2009 roku, kiedy Kacper miał 11 miesięcy, jeszcze nie był zdiagnozowany jako dziecko autystyczne, tylko kiedy miał 18 miesięcy, byliśmy na wakacjach w Polsce
i tam poszliśmy do psychiatry i do neurologa i tam dostaliśmy na razie tylko słowną diagnozę, że dziecko ma zaburzenia ze spektrum autyzmu. No ale w związku z tym, że my mieszkaliśmy już w Szkocji, to postanowiliśmy w Szkocji go diagnozować i postanowiliśmy w Szkocji rozpocząć taką naszą autystyczną przygodę, w sensie terapia autystycznego dziecka. Nie wiem, nie mieliśmy żadnego doświadczenia, nie mieliśmy nawet żadnych specjalnych informacji, gdzie lepiej będzie rozpocząć terapię, czy w Polsce, czy w Szkocji, ale zdecydowaliśmy się tak spontanicznie, że lepiej będzie w Szkocji i to był naszym zdaniem strzał w dziesiątkę. Po powrocie z tych wakacji z Polski zdiagnozowaliśmy Kacpra już oficjalnie tu w Szkocji. Bardzo szybko to przebiegło. Wiem, że teraz jest o wiele trudniej, o wiele dłużej to trwa. My dostaliśmy już diagnozę na pierwszej wizycie. Na pierwszej wizycie, gdzie był neurolog, gdzie był psycholog i lekarz pierwszego kontaktu. Powiedzmy, taka komisja była. I po tej diagnozie ruszyła cała machina związana z pomocą Kacprowi, z pomocą edukacyjną, z pomocą psychologiczną, psychiatryczną, neurologiczną. No sami wy rodzice, szanowni państwo, rodzice dzieci autystycznych, dobrze wiecie, co mam na myśli, jak wygląda ta pomoc specjalistyczna w przypadku terapii autyzmu. Jak ruszyła ta machina, tak zaczęła się już cała przygoda z autyzmem. Nie będę wszystkiego w tym filmie opowiadać szczegółowo, bo strasznie długo by trwał. Natomiast w kolejnych odcinkach zawsze bohaterem, no może nie zawsze, ale w większości przypadków bohaterem filmów i gdzieś tam będzie Kacper, czy będę typowo opowiadał o autyzmie, czy po prostu będę pokazywał Kacpra, jak funkcjonuje podczas podróżowania, czy nie wiem, będę pokazywał Kacpra w szkole, Kacpra na wycieczce, Kacpra podczas wizyty w kinie, w restauracji, no to generalnie on gdzieś tam zawsze bohaterem będzie. Natomiast, tak jak mówię, autyzm jest tutaj jednym z tematów przewodnich. Wiem, że ja się tak rozgaduję bardzo, tak ględzę trochę. No taki mam styl i postaram się poprawić i bardziej, że tak powiem, zwięźle wszystko przedstawiać. No Kacper był dzieckiem bardzo zaburzonym. Tutaj na początku widzieliście go aktualnie, to jest na bieżąco dnia dzisiejszego, ma w tym momencie 15 lat. Chodzi do trzeciej klasy szkoły średniej, chodzi do szkoły głównego nurtu, czyli tak zwanej szkoły normalnej, ale oczywiście ma tam indywidualny program nauczania, ma nauczyciela wspomagającego, ma wszelką potrzebną pomoc, jest psycholog szkolny, jest osoba, tak na marginesie, Polka, pani Kasia, pozdrawiam panią Kasię, gdyby czasem oglądała ten vlog. Pani Kasia, która jest właśnie taką osobą wspomagającą, takim nauczycielem wspomagającym dla dzieci z problemami edukacyjnymi, mówiąc, bo w klasie Kacpra, w ogóle w tej szkole, jak i w każdej szkole w Szkocji, są dzieci autystyczne, są dzieci z problemami edukacyjnymi, są dzieci, które mają trudności w nauce z jakichś innych powodów, nie tylko spektrum autyzmu. I tak praktycznie w każdej szkole, bo tutaj w Szkocji każda szkoła ma obowiązek jakby zapewnić, jeżeli już przyjmie do siebie w swoje, że tak powiem, mury dziecko z, powiedzmy, autystyczne, to ma obowiązek zapewnić mu odpowiednią edukację i odpowiednią pomoc. I z mojego punktu widzenia w tej szkole, w której Kacper jest, nie ma żadnego problemu, w tym jest lepiej niż się nawet spodziewaliśmy, szczerze mówiąc. I Kacper oczywiście nie podąża za programem szkolnym, nie we wszystkim. Są dwa przedmioty, w których podąża za programem szkolnym, a nawet wyprzedza w tych dwóch przedmiotów zdrowe dzieci. Ale szerzej będę o tym mówić w następnych filmach. Teraz tylko chciałem powiedzieć, że przeszliśmy od dziecka, który był zaburzony, zamknięty w swoim świecie, dziecka, który miał zachowania agresywne, samodestrukcyjne, co mam na myśli, mówiąc samodestrukcyjne, szarpanie się po włosach, drapanie się po twarzy, bezwładne rzucanie się tyłem na ziemię, na podłogę. No na szczęście odpukać w niemalowane, dzięki Bogu, dzięki kosmosowi, nigdy nic się nie stało, zawsze wykazaliśmy się refleksem i zawsze go złapaliśmy, zanim upadł na podłogę. No i był naprawdę totalnie zamkniętym dzieckiem w swoim świecie, zero kontaktu wzrokowego, zero jakiegokolwiek kontaktu, zero komunikacji werbalnej, niewerbalnej,
no kompletnie zero komunikacji, zero pokazywania czegoś palcem, no całkowita obojętność na otaczający go świat. Niestety nie nagrywałem wtedy jeszcze na YouTubie, więc nie mam dużo materiałów. Będę wstawiał jakieś tam pojedyncze, krótkie filmiki mam z pierwszych jego lat życia, to będę gdzieś tam wrzucał. Natomiast, no tak jak mówię, nie miałem wtedy YouTube'a, nie miałem wtedy głowy do nagrywania filmów na YouTubie, bo sam jestem osobą, no powiedzmy, dość chorą. Także nie dość, że muszę się borykać jeszcze ze swoją nieuleczalną chorobą, no to jeszcze musiałem się borykać z autyzmem. Oczywiście musiałem, to jest takie słowo zastępcze, bo mi to oczywiście nie sprawiało żadnej trudności. Nie będę teraz skromny, ale całkowicie zaangażowałem się w terapię naszego syna. Po prostu nie wyobrażałem sobie, żeby się nie angażować. Każdą sekundę swojego życia tak naprawdę poświęciłem i oczywiście nie żałuję tego swojemu synowi i uważam, że to najlepsza inwestycja była, jaką w życiu poniosłem, bo w tym momencie to owocuje. Z dziecka tak zaburzonego przeszliśmy do dziecka, które chodzi do szkoły głównego nurtu, który trenuje wschodnie sztuki walk, konkretnie tajski boks. Dziecka, który mówi płynnie w dwóch językach, który ma sympatię w szkole, który jest najlepszy z matematyki, biorąc nawet pod uwagę dzieci zdrowe, który jest, ma mnóstwo przyjaciół z całego świata, bo gra w grę Fortnite, pewnie wasi nastolatkowie czy wasze dzieciaki też w to grywają i poprzez tego Fortnite'a komunikuje się z ludźmi dosłownie z całego świata, z najdalszych zakątków świata, bo gdzieś tam nawet z Fidżi, z wysp Fidżi gdzieś tam nawet poznał kogoś. Komunikuje się oczywiście w języku angielskim, ale również bardzo dobrze mówi po polsku i rozumie po polsku. Także tak to wyglądało, taki uważam, że my odnieśliśmy sukces. Nasz syn oczywiście odniósł sukces, no bo on tak naprawdę, jego tak naprawdę dotyczą te zaburzenia, więc nam się wydaje, że on jakoś wewnętrznie też zawsze bardzo walczył i nadal walczy. Oczywiście ma autyzm, oczywiście to widać, co zobaczycie nieraz na filmikach i oczywiście całą tą historię będę opowiadać, będę mówić o suplementach, będę mówić o terapiach niekonwencjonalnych, bo postawiliśmy wszystko na kacpra postawiliśmy. Wydaliśmy wszystkie pieniądze, jakie posiadaliśmy, pieniądze, jakie wydaliśmy na jego terapię, to moglibyśmy spokojnie mieszkanie za to kupić tutaj w Szkocji. Oczywiście nie żałujemy, to po prostu to była wspaniała inwestycja. Możemy mieszkać nawet pod mostem w kartonie, ale żeby Kacper miał jak najlepsze warunki edukacyjne, rozwojowe do życia. No dobrze, w kartonie nie miałby takich, to trochę przesadziłem, ale sami rozumiecie, co mam na myśli. Na bieżąco będę opowiadać o tych terapiach niekonwencjonalnych, o suplementach, o naszym zdaniem magicznym olejku, o delfinoterapii, o terapii ze zwierzętami, bo na delfinoterapii byliśmy trzykrotnie. Też uważam, że to pomogło. Oczywiście cały czas mieliśmy na uwadze terapie konwencjonalne. To nie jest tak, że zrezygnowaliśmy z terapii konwencjonalnych i staliśmy się jakimiś szamanami. Nie, no w życiu nie. Terapie konwencjonalne są, były i zawsze będą. Tylko my się wspomagaliśmy. My po prostu robiliśmy wszystko, co tylko możliwe. Wynajdywaliśmy to w książkach, w internetach. Jeżeli wiedzieliśmy, że to na pewno nie zaszkodzi, może nie pomoże, ale jeśli na pewno nie zaszkodzi, to decydowaliśmy się na to. Ale o tym będę opowiadać w poprzednich odcinkach. Dzisiaj chciałem tylko taki zarys zrobić tego wszystkiego, taki po prostu powrót do tematu autyzmu, bo porzuciłem ten temat na długo, chyba na półtora roku gdzieś. A skupiłem się na takiej opowieści życiu na emigracji. Nadal tu będzie opowiadane życie na emigracji i podróże nasze, ale tak jak mówię, zawsze gdzieś będzie się tam przeplatać temat autyzmu, zawsze gdzieś tam będzie nasz syn. No bo tak jakby na to nie patrzeć, podróże jest naszą wielką pasją, życie na emigracji jest naszą codziennością, autyzm też jest naszą codziennością. Pozdrawiam was serdecznie z Edynburga, ze Szkocji, z pięknego, choć zimnego i wilgotnego kraju. Ja się kłaniam, ja jestem Łysy, czyli Marcin. Nie wiem, czy trafiłem z nazwą tego kanału tak na marginesie, jeżeli uważacie, że no Łysy na emigracji, bo ja jestem po prostu Łysy. No, od taka filozofia, nie ma tu że nic ukrytego. Nie wiem, czy trafiłem z tą nazwą, bo zmieniałem wiele razy nazwę kanału. Jeżeli będziecie chcieli zmienić nazwę kanału, to może coś zasugerujcie.
to zmienimy ewentualnie. Natomiast ja jeszcze raz się kłaniam nisko i pozdrawiam, do usłyszenia, do następnego filmu. Hej!